Bonjour. Dzisiaj bym chciała opowiedzieć o mojej przygodzie z Urbexem. Do tego namówiła mnie Gabriela Krawczyk na Facebooku. Pozdrawiam cię. I od czego to się zaczęło? Zaczęło się od żadnego przygód. Przez przypadek na YouTubie trafiłam na jeden z jego Urbexów. Pamiętam, że do tej pory, że to był hotel ze spa z krwawymi śladami. I 8 kwietnia miałam 2019 roku, miałam wznowę. Miałam już zakupioną własną kamerkę, ale żeby nagrać własny urbex, no, nie miałam możliwości. A swój pierwszy debiut, znaczy, no może nie debiut, nagrałam 6 lipca, tuż przed podaniem Cartivi, czyli Cartivi było podane 26 lipca. Prawie tak samo jak przeszczep 2 lata temu. A 18 listopada 2019 roku miałam pierwszych 500 subskrybentów. I na samym początku zaczęłam nagrywać w Niemczech, co może się wydać trochę nietypowe. Mam również nagrany, nieopublikowany materiał, który nagrałam we Francji. A obecnie nagrywam w Polsce i nie będę zdradzać gdzie, bo to jest akcja lokalizacja. I powoli się jakby toczymy, bardziej toczę z tymi subskrybentami, z oglądalnością. Teraz niestety ze względu na epidemię nie mogę nagrywać. No cóż, więc może vlogi coś tu da, może jakiś nowy pomysł. I nagrywałam różne obiekty od rzeźni, który chyba się okazał największym sukcesem, po ośrodki wypoczynkowe, fabryki, domy starości, których jest bardzo dużo w Niemczech, po własny ogródek i pokój. Zdarzyły się też kilka fortów, schrony i ten nieopublikowany materiał, nad którym pracuję, jest on raczej długi, bo są to podziemia z linii Maginota, które mają kilka kilometrów. A teraz stanęłam na liczbie 1680 subskrybentów, 22 tysiące łącznie wyświetleń kanału. No i mam ponad 80 filmów u siebie na kanale. Chciałabym po epidemii wrócić właśnie do nagrywania znowu urbexów, jeśli oczywiście pozwolą, użyć niespodzianki, która już od mojej osiemnastki leży zakurzona. No i wypróbować paru innych metod nagrywania, czyli na przykład teraz, żeby było widać twarz. W każdym razie ja nie o tym. No i też bym chciała w końcu pojechać do Francji. No i to chyba by było tyle na dzisiaj. No i mam nadzieję, że Wam się podobało taki krótki vlog, jako że niestety takie warunki są, jakie są. I do zobaczenia.